tvpodkarpacie.pl. Znowu było. Tego to samo, kurde. To jest to samo. To ile? Thank you.
Yes. Ten wzrok to mi się zaczyna, parę komentarzy już nie było. Kolega, ale za tę wodę bym tam jednego cykla. Ja dziękuję samochodem. Zawsze jest dużo, no to wiadomo, jak każdy mecz zależy jak gramy. Dzisiaj byliśmy po meczu środowym. Czuliśmy to zmęczenie w nogach. Jeszcze brakowało u nas kilku zawodników, także dobrze, że skończyło się remisem, że meczu nie przegraliśmy. Dalej mamy tylko jeden mecz przegrany, 8 punktów, więc gramy dalej, wiadomo. Jesteśmy po ciężkim meczu z Partyzantem Targowiska w środę. Tam daliśmy z siebie wszystko, przegraliśmy 1-0. Dzisiaj chcieliśmy, no, prowadziliśmy 2-1, no, strzelili nam chłopaki na 2-2. No i założenie już było takie, żeby tylko cofnąć się i to jakoś do końca dowieść. Dużo młodych chłopaków u nas w drużynie, tych z podstawowego składu trochę nie ma, trochę też teraz jeszcze nam ubędzie, także my walczymy jak najlepszy wynik. No, dzisiaj udało się wyciągnąć remis, także szanujemy ten punkt jak najbardziej, tym bardziej z takim przeciwnikiem jak Star Rzymanów. Czerwona kartka też troszeczkę nas podłamała, ale nie poddaliśmy się, walczyliśmy do końca. Szliśmy na 1-1, tu gospodarze też schodzili z czerwoną kartką. Dostaliśmy bramkę z wolnego, nie podłamaliśmy się, dążyliśmy do wyrównania, nawet były okazje ku temu, żeby wywieźć tą 3 punkty. No ale myślę, że remis sprawiedliwy. No właśnie, z czego ta niemoc dzisiaj trochę w wykończeniu już akcji wynikała? Nie wiem, z czego to się wzięło po prostu. No, musimy może na treningach więcej popracować nad skutecznością, ale myślę, że w następnym meczu przełożymy to na bramki. No, na pewno dla Beniaminka, dla Tarnawy drugi sezon w okręgówce to jest, będzie najtrudniejszy sezon, bo wiadomo, w pierwszym sezonie można grać na Polocie, na Finezji, bo to tyle, co się awansowało. Teraz będzie troszkę trudniej, bo drużyny już wiedzą, jak dana drużyna gra i jacy są zawodnicy, także myślę, że spokojne utrzymanie, a co więcej, zobaczymy. TV Podkarpacie.pl